Pracodawcy, pracownicy oraz przyjaciele spółdzielni uczestniczyli w dorocznym spotkaniu integracyjnym Letnim Pikniku z Mlekpolem. Już po raz 9 głównymi organizatorami festynu byli członkowie Rady i Zarządu Mlekpolu. Przerobiliśmy w roku 2012 1 miliard 374 miliony litrów mleka. Myślę, że rok 2013 będzie to okazja do pobicia tego rekordu i myślę, że skupimy 1 miliard 400 milionów litrów mleka. Zasługa jest to przede wszystkim naszych członków spółdzielni, których spółdzielni razem jest 12 300. Członków ubywa, a rekordy bijemy z kupu mleka i myślę, że tak będzie. Wszystkim pragnę podziękować członkom spółdzielni za ten skup, który osiągnęliśmy rekordowy. Nie wszyscy mogą być na tym dzisiejszym pikniku, także pozdrawiamy ich stąd. O sile Mlekpolu decyduje wysoka jakość i ilość produkcji w 30% kierowanej na eksport. Przetwórstwem zajmuje się 2300 pracowników. Oni produkują wyśmienite wyroby, znane tak na rynku polskim, jak i również zagranicznym. Myślę, że tutaj obecnie zebranym wszystkim są znane i jesteście ich konsumentami. W związku z tym pragnąłbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za ten trud, wysiłek, bo dzięki ich pracy dziennie przetwarzamy 4 miliony litrów mleka. Wartość sprzedaży naszych wyrobów przekroczyła 3 miliardy złotych. Rok 2012 zamknęliśmy wynikiem dodatnim i dzięki temu możemy dzisiaj wspólnie świętować, rozmawiając o gospodarce polskiego rolnictwa, przyszłości rolnictwa, mleczarstwa, Mlekpolu, a on chyba dla nas wszystkich jest najważniejszy. Część oficjalna spotkania rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych. Krzyże zasługi i medale za długoletnią służbę wręczyli wicepremier Janusz Piechociński i Ewa Wojewódko, dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Produkcja oraz eksport żywności to jedna z podstaw polskiej gospodarki, powiedział wicepremier Janusz Piechociński. Okazja do tego, by być może... Dzisiaj rolnictwo jest pierwszą branżą proeksportową polskiej gospodarki. Właśnie też dzięki wysiłkowi rolników tej ziemi zgromadzonych tu z tych kilkunastu zakładów, a zrzeszonych w spółdzielczości mleczarskiej i w firmie Mlekpol. Nic nie robi się samo. To jest wielki wysiłek kilkunastu ostatnich lat. Producentów mleka, spółdzielców, pracowników, kierownictwa tej spółdzielni. W imieniu odznaczonych podziękowania przekazała Agnieszka Maliszewska, dyrektor w Polskiej Izbie Mleka. Chcę powiedzieć, że to i zaskoczenie dla nas wszystkich, ale też i nobilitacja do tego, żeby i jako rolnicy i firmy współpracujące dalej pracować na rzecz tego dobrego, tej dobrej gospodarki, którą tworzy Mlekpol, tego, byśmy wspólnie też za rok mogli się spotkać i powiedzieć, że kolejny rok jest kolejnym sukcesem Mlekpolu. Dziękuję uprzejmie. Liczne grono współpracowników oraz dostawców otrzymało odznaki zasłużone dla rolnictwa. Medale wręczyli minister rolnictwa Stanisław Kalemba oraz profesor Andrzej Babuchowski, przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy na pikniku mleczarskim w Mlekpolu w Grajewie i pamiętam w ubiegłym roku dyskusję na temat cen. Sytuacja była trudniejsza, jeżeli chodzi o ceny mleka. Natomiast w tym roku jest sytuacja ustabilizowana, więc tu jest korzystna sytuacja. Natomiast przy dobrych zbiorach zbóż rzepaku, rzepak, no, rekordowa uprawa około 930 tysięcy hektarów i zbiory około 2,5 miliona ton, czyli wzrost tutaj widać jest około 1/4 i to się niestety przekłada na ceny, a ceny wynikają z sytuacji globalnej w świecie. W ubiegłym roku sytuacja dla Polski była bardzo korzystna, bo susze największe w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Australii. Rozmawiałem z ministrami z Węgier, Rumunii, Bułgarii, Portugalii.
no to były potężne susze. Nie? Węgrzy nie zebrali nawet połowy tej kukurydzy, które poprzednie lat. A u nas zbiory były bardzo dobre i to się przełożyło na bardzo wysokie ceny. Natomiast w tym roku zbiory w ogóle w świecie, w Unii są wysokie i tutaj widzimy, że ceny za mocno spadły. Wysoka jakość polskiej żywności doceniana jest także w krajach Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej polskie rolnictwo dostrzegają coraz bardziej. Głównie za sprawą rosnącego eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na inne rynki. I wszyscy widzą, że ta żywność jest bardzo dobrej jakości. Przede wszystkim jest smaczna. I dlatego też no, można powiedzieć, że trochę nam zazdroszczą, że nasze rolnictwo się tak dynamicznie rozwija. Więc to jest bardzo pozytywny aspekt. A na dodatek my jako kraj zaczynamy coraz aktywniej uczestniczyć w dyskusji albo nadawać tą dyskusję również na temat wspólnej polityki rolnej. Oczywiście dyskusja, która teraz się zakończyła, ale jest cała masa innych aktów, które będą wdrażane. Które się w tej chwili dyskutuje i głos polski jest widoczny. Spotkanie było także okazją do wręczenia honorowych odznak zasłużony dla spółdzielczości. Odznaczenia wręczył Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczości wraz z gośćmi honorowymi uroczystości. W czasie uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia dla dostawców największej ilości mleka. W tej grupie znaleźli się przedstawiciele firm mleczarskich oraz gospodarstw rodzinnych, dostarczających ponad 1 000 000 litrów mleka rocznie. Bardzo poważne inwestycje realizujemy w tym roku, tak w Kolnie, jak również w Radomiu, również w Bydgoszczy. No, bez postępu technicznego, technologicznego, nowości produkcyjnych nie ma życia i w związku z tym staramy się nadążać. Ceny też za mleko płacimy przyzwoite. Rolnicy zawsze mają oczekiwania większe, no ja zawsze to określam przyzwoite. Staramy się tak płacić, żeby gospodarstwa się rozwijały, żeby inwestowały, żeby po roku 2015, kiedy zostaną zniesione kwoty, oni byli przygotowani do jak najwyższej produkcji, bo skala będzie decydowała, kto na tym rynku będzie funkcjonował. Wedle zasady, duży zawsze może więcej. Zgodnie z tradycją spotkań organizowanych przez Mlekpol, z rolnikami spotkali się przedstawiciele rządu. Tym razem spotkanie z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego i ministra Stanisława Kalemby zostało zorganizowane w nowym budynku Wydziału Handlu Mlekpolu. Jesteśmy w przedsiębiorstwie silnie proeksportowym, 30% produkcji jest na liczące się rynki właściwie wszędzie. Uwaga, z dużą dominantą na rzecz nowych rynków Euroazja i kraje afrykańskie i arabskie i islamskie. Ten rynek jest bardzo cenny, bo jest rozwojowy. Dla mnie największym fenomenem Mlekpolu jest to, że przecież były trudne czasy, dni i miesiące w mleczarstwie i okazało się, że można, jak jest, prowadzi się rozumne współdziałanie, jest rozumna rada nadzorcza, są godzone i często konfliktowe interesy pomiędzy załogą a dostawcami czy managementem. Jakie jest zrozumienie, dlatego że ciągle trzeba odkładać coś na rozwój, na innowacyjność. Trzeba także inwestować w ludzi i cieszę się, że choćby z tej działalności prospołecznej, słynne 1 czerwca w Mlekpolu, kiedy to pan prezes i rada pracownicza zaprasza dzieci z całego powiatu po to, żeby tak jak dzisiaj my na festynie wszech, żeby pobyć ze sobą. W związku z tym to zjawisko kilkunastu zakładów już od południa po północno-zachodnią Polskę jest jak najbardziej racjonalne i cenne. Piknik z Mlekpolem to przede wszystkim festyn rodzinny. Organizatorzy zadbali o wszystkich uczestników festynu. Specjalny program został przygotowany z myślą o najmłodszych uczestnikach. W części muzycznej pikniku wystąpił z zespołem Łukasz Lipski. Sweet.
była także brazylijska samba. Publiczność bawiły także grupy wokalne. Gwiazdą wieczoru był zespół Kombi. Gdzie jesteś dziś? Teraz pytam jak nic. Przeminął czas. Czy wybaczysz mi? Gdzie jesteś dziś? Ciągle pragnę cię. Nie mów ci to, co muzyka zespołu Kombi łączy pokolenia. Wszystko było jak ze snu. Świat wyglądał wokół nas. Tak się kocha tylko raz. Pod snogą prawdy chłód. A potem kilka słów. Sercu ostry chłód. Może na nas smak. Doszli smak. Minął znów kolejny dzień, jedno wiem, nie spotkam cię. Bez nadziei trudno żyć. Nic nie może wiecznie trwać. Zrozumiałem, że nie ja jestem tym, z kim chciałaś być. Kilka zwykłych słów, serce ostre chłód. Boże, na nas smak, gorzki smak. Nie ma chwili, by nie myślał o tobie. Nie ma mocy, by nie widział cię w snach. Nie wiem teraz, czy uda.
Jak dalej żyć, gdy wciąż kocham. Pas, pas.